wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Lecę dziś do Was z filmem o nowym projekcie, projekcie na sieci Avalanche. Jest to projekt typu Play to Earn, a dokładnie Play to Risk, w którym mamy element ryzyka, o którym za chwileczkę powiem. Jeżeli chodzi o sam projekt, projekt jeszcze nie wystartował, jest w fazie przygotowań, no ale na tą chwilę mamy możliwość uzyskania spotów, czyli miejsca na whiteliście do pre-sale, w którym będziemy mogli wymintować tokeny NFT, które są tokenami tej gry, w fazie tak zwanej zero, która będzie najbardziej bezpieczna, nie będzie objęta ryzykiem, o którym za chwileczkę też powiem. Jeżeli chodzi o sam projekt i zespół, zespół mamy zweryfikowany przez serwis Azure, w którym zrobiono KYC, jest on dostępny bezpośrednio na stronie, można sobie sprawdzić. Natomiast to jest oczywiście bardzo ważny element dla nas jako inwestorów, dla nas jako graczy, ponieważ ważnym jest to, żeby grupa była w pewien, żeby zespół, przepraszam, deweloperski był w pewien sposób jawny, co przyczynia się przede wszystkim do zainteresowania, do popularności, do zwiększenia jakby inwestycji, a tym samym do zwiększenia dla nas zysku. Jeżeli chodzi o sam projekt, tak jak mówię, my mamy w tej chwili, słuchajcie, możliwość uzyskania dokładnie 13 spotów do projektu w fazie tak zwanej generacji 0, gdzie będziemy mogli wymintować sobie te nasze pszczoły bądź też osy w cenie, o której za chwileczkę powiem. Natomiast ta generacja 0 jest najbezpieczniejszą generacją w grze. Już przechodzę do szczegółów. Przejdźmy sobie do white paper. Tutaj jeszcze mamy właśnie serwis Azure, w którym mamy bezpośredni KYC tegoż projektu, ale to sobie przejrzyjcie już sami indywidualnie. Jeżeli chodzi o nasz white paper projektu Wasp NB versus B. Czyli tak jak mówiłem, projekt jest projektem GameFi oparty o grafikę pikselową typu Risk to Earn, w którym będziemy mieli pewien element ryzyka, w którym możemy stracić albo nasze tokeny NFT, albo wykopany miód, honey, który jest natywnym tokenem tego projektu. Przejdę z Wami przez white paper, pozwoliłem sobie go przetłumaczyć na polski. Wiem, że googlowski tłumacz wygląda fatalnie, ale przejdźmy, słuchajcie, pokrótce. Jeżeli chodzi o samą historię gry, mamy jakiegoś tam pszczelarza, który wydobywa sobie miód, ma swoje pszczoły, ale oczywiście gdzieś tam latają sobie jakieś wredne osy, które powodują to, że zabijają osy, przepraszam, zabijają pszczoły, zabierają miód, no i mamy tą całą jakby walkę, tą otoczkę gry. Jeżeli chodzi o sam token, o samą jakby wartość tej gry, czyli to, na czym będziemy mogli zarabiać, w tle pszczelarz cierpliwie czeka, jego wiedza pomaga obu stronom. Za cały miód dolarowy, który bezpiecznie otrzymali albo pszczoły, albo osy, będzie on przechował cały miód dolarowy, jaki mają bez ryzyka utraty miodowego, a ostatecznie sprzedaje w zamian za inne waluty, czyli będziemy mogli sprzedawać miód, czyli ten honey token, bezpośrednio na DEX-ach, czyli zdecentralizowanej giełdzie, będziemy mogli go zamieniać na token AVAX. Czy pszczoły będą w stanie pracować ciężej w tym roku, czy też osy w końcu zdobędą uznanie, jakiego pragną? Jedno jest pewne, tej nadchodzącej wiosny pszczelarz będzie miał trochę pracy. To jest historia dotycząca samej gry. Jeżeli chodzi o tokenomik, jeżeli chodzi o tokeny NFT, streszczenie łącznie będzie w pierwszej generacji, czyli w generacji 0, tej najbardziej bezpiecznej, w której nie będziemy mieć jakby możliwości utracenia naszych tokenów NFT, będzie 5000 tokenów NFT, które będziemy mogli wybić za 1,5 AVAX-a za sztukę. Pamiętajcie, 1,5 AVAX-a za sztukę to jest ta generacja 0. W późniejszych generacjach będziemy wydobywać tokeny NFT już tylko i wyłącznie za tokeny honey. Masz 90% szans na wybicie pszczoły i 10% na wybicie osy. Osy są wredne, natomiast warto je mieć jako swoje NFT, ponieważ w przyszłości będziemy mogli podbierać miód czy nawet tokeny NFT innym graczom, innym użytkownikom. Możesz wybić 15 tysięcy więcej za jedyne za hany, tak? Jeżeli chodzi o hany, może zostać zebrany przez pszczołę, przez zapylenie róż, chociaż muszą płacić 20% podatku.
osa za każdym razem, gdy jest on zbierany. Jeżeli pszczoła próbuje odejść, odbić, czyli możemy wyciągnąć jakby nasz token NFT, wyciągnąć go z stakowania, ponieważ nasze tokeny muszą być stakowane po to, żeby zarabiać tokeny HANY, osy spróbują zabrać wszystkie zebrane HONY i zatrzymać je dla siebie, czyli tu jest to ryzyko. To jest też taki element ważny dla nas użytkowników, którzy długoterminowo mają podchodzić do gry, że to ma jakby zniechęcić użytkowników do tego, żeby wyciągać te tokeny, żeby je sprzedawać, ponieważ w tym momencie możemy pozbyć się naszego miodu, mamy jakiś tam procent szans, że ten miód zostanie nam zabrany. Kiedy urodzi się nowa pszczoła, osy próbują ją zabić. Dotyczy to tylko wersji generacji 1 i wyżej. To jest to, o czym mówiłem, czyli generacja 0 tokenów NFT. Nie ma opcji takiej, żeby ktoś nam zabił naszą pszczołę wymintowaną, nasz nowy token. Dlatego ważne jest to, żeby wejść w ten projekt na samym początku. Dla nas najbezpieczniej, dla nas najbezpieczniejszy moment. Czyli wszystkie generacje 1 i wyższe będą już miały to ryzyko. Miód, czyli HANY, nasz token, może być zmagazynowany przez pszczelarza, stakowany, aby zarabiać w różnych walutach bez ryzyka zmarnowania miodu, czyli nasz miód możemy dalej reinwestować po to, żeby zarabiać go więcej. Jeżeli chodzi o pszczoły, tak będą wyglądać nasze tokeny NFT, one są, tak jak mówiłem, w wersji pikselowej, natomiast na to nie patrzmy, to jest w tej chwili trend, który jest jakby w grach GameFi, ogólnie w NFT. Pszczoły zapylają świeże róże, aby zebrać miód, tak wyglądają nasze pszczółki. Pszczoły to najczęstsze postacie, czyli najczęściej mintowanym tokenem będą tu pszczoły, 90% szans na wybicie w generacji 0. W przypadku innych pokoleń, generacja 1, 2 i tak dalej, istnieje 10% szans, że twoja pszczoła zostanie zabita przez osę. Dalej jakby powtarzamy ten sam temat. Zarabiamy, przepraszam, mintujemy najbezpieczniej w tej właśnie generacji 0. Stakowanie. Pszczoły zapylają różne róże i zbierają miód. Zbierają 10 tysięcy tokenów HANY dziennie, czyli jedna pszczoła, jeden nasz token NFT może wyprodukować 10 tysięcy tokenów HANY i ten HANY możemy sobie wypłacić bądź też stakować dalej, żeby zarabiać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Pszczoły mogą odebrać zebrany miód, aby to zrobić muszą zapłacić 20% podatku w zamian za niezabicie pszczoły, a następnie muszą zostać postawione co najmniej na 24 godziny po złożeniu wniosku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze tokeny, czyli miód, możemy je wypłacać, możemy je, że tak powiem, brać dla siebie i sprzedawać za awaksy, natomiast będziemy płacić 20% podatku od tej wartości, ponieważ te środki idą dalej z powrotem bezpośrednio do społeczności, idą na tak zwany treasury, skarbiec, w którym są deponowane wszystkie tokeny, które potem są rozdzielane. Część z tego podatku idzie bezpośrednio dla deweloperów na marketing, tak dalej, tak dalej. Tak po to, żeby nam jakby ten projekt się rozwijał. Próba opuszczenia kraju z całym miodem jest ryzykowna. Podczas wytaczania istnieje 50% szans, że osy zabiorą wszystkie twoje nieodebrane HANY tokeny. To da pszczołom lekcję. Czyli w momencie, kiedy chcemy jakby opuścić całkowicie, wyciągnąć nasze tokeny, wyciągnąć nasze NFT, mamy aż 50% szans, że nasze tokeny zostaną zabrane. Dlatego warto w ten projekt, jeżeli już wchodzicie, wchodzić długoterminowo. Projekty tego typu są bardzo popularne, takie jak Pizza Game, takie jak Grand Theft Bacon, o którym wspominał we wcześniejszym projekcie, mają bardzo podobny model. Dają możliwość zarabiania, ale w długo jakby okresowym, długookresowej perspektywie. Osy zabierają miód od pszczół poprzez podatki, a także mogą zabijać nowonarodzone pszczoły. To się tyczy tych generacji powyżej pierwszej, pierwsza i druga. Tak wyglądają pszczoły z jakąś tam tutaj lagą, czy tam no, jakiś baseball. Osy mają 10% szans na wybicie, czyli no, mamy tutaj bardzo niskie szanse, żeby otrzymać taką pszczołę, osę, ale ta osa, tak jak mówiłem, potrafi wkurwić, jest tą wredną suką, która w naszej ekipie, jeżeli ją mamy, mamy możliwość jeszcze dodatkowo zarobienia pieniędzy. Stakowanie. Osy mogą stakować i wydobywać miód. HANY, tak jak w przypadku pszczół, jest to oczywiście możliwe, ponieważ wydobywamy jeden, jak i drugi rodzaj tokenów NFT. Podatki 20% od zebranego miodu, 50% od wyciągnięcia bezpośrednio tokenu NFT z wyciągnięciem całego miodu zebranego. Czyli tutaj mamy ten sam jakby schemat, nic się nie zmienia. Osy zbierają 100% miodu, które mają, gdy je uzbierają. Czyli możemy sobie wypłacić te całe tokeny HANY w każdym momencie, kiedy kończy się. Tak więc tak wygląda, słuchajcie, projekt. Będzie to bardzo prosty temat, bardzo prosty projekt, jeżeli chodzi o użytkowników. Nie ma tutaj żadnej jakiejś tam
skomplikowanej procedury. Żadnej skomplikowanej procedury, tak jak mówię, wszystkie informacje dotyczące spotów pod whitelistę znajdziecie na grupie zdefiniowani.pl. Poniżej pod filmem macie link do grupy, link do strony zdefiniowani.pl. Wszystkie informacje na miejscu. Zapraszam Was do naszej grupy. To jest grupa edukacyjna, w której dowiecie się bardzo dużo wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy na temat ogólnie branży DeFi, ogólnie branży krypto, NFT, GameFi, Metaverse, tak naprawdę wszystko. Grupa jest całkowicie darmowa, tak więc zapraszam do nas. Trzymajcie się, to wszystko. Hej.